Cześć wszystkim! Ja nazywam się Ola, to jest kanał Bookmarkowa i witam Was bardzo gorąco w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z TBR-em na wrzesień, ale będzie to bardzo, bardzo minimalistyczny TBR, taki naprawdę totalna esencja z tego, co chcę przeczytać. A dlaczego taki będzie, to dowiecie się za chwilę. We wrześniu wyjeżdżam. Już niektórzy z Was pewnie wiedzą, może niektórzy jeszcze nie, że wyjeżdżam we wrześniu na Erasmusa. Będzie to dla mnie wyjazd półroczny, dlatego jakby wiecie, trzeba się przygotować do takiego wyjazdu. Muszę zebrać dużo rzeczy, muszę się jakoś tak, wiecie, zaorganizować, jeśli chodzi o papierkową robotę, jeśli chodzi o finanse, jeśli chodzi o dużo innych rzeczy. Tak samo mieszkanie w akademiku to będzie dla mnie nowość, bo ja całe życie mieszkam w domu rodzinnym z moimi rodzicami, więc wyprowadzka, no taka półroczna, będzie też dla mnie pewnym szokiem. Dlatego obstawiam, że nie będę miała po prostu czasu na czytanie. I to też jest okej. To nie jest tak, że zawsze trzeba czytać bardzo dużo. Po prostu czytanie ma być dla nas przyjemnością, ma być czymś, co nas relaksuje, czymś, co nas pochłania, jeśli chodzi o taką pasję, jeśli chodzi o zainteresowania. Ale broń Boże, nie ma być to rzecz, która zabiera nam super, ultra dużo czasu i czytamy na siłę i czytamy na ilość. Nie, tak nie robię i tak staram się, żeby nie było u mnie. Ja nie idę na ilość, idę na jakość. Czasami są to lepsze książki, czasami są to gorsze, ale nigdy nie jest tak, że czytam na siłę. Dlatego ten TBR, który sobie teraz wybrałam, który tutaj przede mną leży, raczej po mojej lewicy, czeka, żeby się Wam zaprezentować. No to bez zbędnego przedłużania, pierwsza książka to Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy, Morze Potworów, druga część Persiaka. Chyba to nikogo nie dziwi, że o tej książce mówię. Już mamy wrzesień, dzisiaj jest 2 września, jak nagrywam. Ja jestem na 36 stronie, zaczęłam sobie czytać i to jest książka z biblioteki, dlatego chcę ją przeczytać jako pierwszą, żeby móc ją po prostu za chwilę oddać, tak? I nie brać jej ze sobą do Pragi. Tak, akcja dzieje się z tego, co już zauważyłam, po roku wydarzeń tam, jakby w pierwsza część kończą się wakacje i mamy wydarzenia właśnie, mamy rok, który mija rok szkolny i znowu spotykamy się z Percym na początku wakacji. Znowu mamy jakąś sytuację, która w jakiś sposób kieruje go do obozu Herosów. Co tu się będzie działo, nie wiem, bo z tego, co już zdążyłam się zorientować, są jakieś problemy w obozie Herosów. No, jak przeczytam, to dam znać. Na razie spoko, lekka, fantastyczna młodzieżówka. Kolejne 2 książki to są książki, które mam jako moją własność prywatną i jest to Urca Davron, część pierwsza i część druga. Część pierwsza to jest Cienie Śmierci, część druga Sieć Spisków i popatrzcie na tą okładkę, no tutaj jest Tyrion, jakby to jest moja ulubiona postać z gry, dlatego to jest moim zdaniem najlepsza okładka całej tej serii, w sensie najlepsze 2 okładki, no bo w sumie składają się na jedną część. Jako osobne książki nie są dość grube. Wydaje mi się, że chyba są najcięższe ze wszystkich, które na razie mam z Gry o Tron, ale jak się je złożę razem, już mamy całkiem pokaźną książkę. Dlatego też myślę, że to będzie tyle, ile przeczytam z Gry o Tron. W ogóle, jeżeli uda mi się przeczytać chociaż jedną, znaczy pierwszą część, no bo będę czytać po kolei, no to i tak już będzie sukces dla mnie. Wracam do Gry o Tron, bo za oknem robi się coraz bardziej mokro, deszczowo, jesienno, zimno. Właśnie tutaj skoczył pies, jeżeli pewnie go widzieliście w kadrze. Mam nadzieję, że Wam nie przeszkadzał. Za oknem robi się coraz bardziej zimno, jesiennie, deszczowo, także to będzie dobry czas, żeby wrócić do tej pozycji. Ja już troszeczkę za światem Gry o Tron tęsknię, bo ostatnia część, którą czytałam, czyli Nawałnica Mieczy, kończy się tak dość, no, ciekawie, czegoś, czego nie było w serialu i chcę, żeby te wątki już były rozwinięte, już chcę poznać, co tam się działo dalej, dlatego właśnie wybieram sobie Ucztę Wron. Jeżeli nie czytaliście Gry o Tron, a lubicie serial, albo w ogóle jeżeli nie znacie Gry o Tron, nawet nie oglądaliście serialu, a lubicie fantastykę, to jest po prostu pozycja obowiązkowa. Cała Gra o Tron to jest moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo dobra seria. Bardzo wciągająca, każdy znajdzie coś dla siebie, bo jest bardzo dużo bohaterów, bardzo dużo wątków. Ja z moimi bliskimi mamy zupełnie inne gusta, jeśli chodzi o ulubione postacie. Każdy z nas lubi kogoś innego. Ja akurat najbardziej wielbię Tyriona, Sansę, Arię, ale nie mogę też ukrywać, że głównie bazuję na razie na serialu, bo jeszcze nie skończyłam wszystkich części. Jak już będę czytać to, co mam, to będę się wypowiadać na podstawie książek. Ale jak na razie Tyrion u mnie jest górą, Gra o Tron, nie ma co więcej mówić, będę czytać we wrześniu. I ostatnią książką, którą sobie przygotowałam na ten piękny, deszczowy, szkolny miesiąc, to jest Wojna Makowa Rebeki F. Kuang.
wiecie, wiecie co chcę powiedzieć, ja i nazwiska. Piękna wydana książka, tutaj ten złoty, piękny grzbiet. W ogóle bardzo lubię, jak książki mają taką tutaj tasiemkę, żeby sobie zaznaczać, bo chociaż ja kolekcjonuję zakładki z różnych ciekawych miejsc i lubię dostawać zakładki, to jakoś tak zawsze jak mam czytać książkę, to mi nie po drodze z nimi, gdzieś mi się gubią. Dlatego fajnie taki, jak jest taki znacznik, można sobie zaznaczyć. Książka opowiada o młodej dziewczynie, która ma wyjść za mąż za starca, bo ponieważ jej rodzina chce tak naprawdę na tym zarobić. No dziewczynie się to nie podoba, dziewczyna ma na imię Rin, nie chce dopuścić tego ślubu i postanawia, że zapisze się albo spróbuje się dostać do elitarnej szkoły wojskowej, co oczywiście nie będzie jakimś prostym mykiem. Będzie to dużo wymagało od niej poświęcenia. Tyle wiem właśnie z recenzji, z opinii, które były bardzo pozytywne. Bardzo dużo osób polecało tą książkę, dlatego postanowiłam ją kupić, bo czuję... Okulary sobie uważam, bo czuję, że to będzie książka dla mnie. Z tego co widzę, jest to pierwsza część trylogii Wojen Makowych. Mam nadzieję, że pozostałe też będą tak pięknie wydane, bo wyobraźcie sobie, jak one pięknie będą wyglądać razem na półkach. No po prostu coś pięknego. Lubię takie wydania zintegrowane, bo mogę sobie ją spokojnie otworzyć i nie boję się, że coś mi się tutaj złamie, zagnie. Dlatego ja raczej preferuję książki właśnie w twardych okładkach, tak samo mam Gry o Tron, też sobie kupuję w takich oprawach, które mogę spokojnie ze sobą gdzieś targać i niszczyć. Znaczy, no, starać się ich nie poniszczyć. Dość gruba książka. Ile to ma stron? Nie dowiem się. A, tu jest. Ponad 600 widzę. W ogóle z tyłu taka ładna wyklejka z mapą. Z mapką. Tutaj taka sama chyba mapka jest z tego, co widzę, ale bardzo lubię takie detale w książkach. W ogóle patrzcie, ile tutaj jest nagród. Całe tutaj wypisane jest z nagrodami. Dlatego myślę, że to będzie ostatnia książka, którą sobie wezmę, bo jest dość gruba. I myślę, że to będzie tyle. Więcej książek mi już nie potrzeba. W ogóle jeżeli to już przeczytam, to będzie sukces moim zdaniem, bo ten miesiąc zapowiada się naprawdę taki na wariackich papierach. Jeżeli wam się podobał filmik, to wiecie, oczywiście komentarze, subskrypcje, lajki, to zawsze mnie bardzo cieszy. Jest to dla mnie znak, że wam się podobało, że mam dalej prowadzić ten kanał i czytać i rozwijać się i właśnie próbować jakichś nowych rzeczy, nowych książek, jakichś, nie wiem, no nowych ogólnie pomysłów, także jeżeli wam się podobało, to oczywiście wiecie co robić. A tymczasem ja się z wami żegnam, widzimy się w następnym. Pa!